dzisiejszym wykonamy zabieg cryoliftu. Jest to zabieg oparty na badaniach medycznych, łączący w sobie działanie substancji odmładzających, przyspieszających aktywność z młodzieńczą skóry z efektami krioterapii. Krioterapia wykorzystywana jest od dawna w medycynie. Wykorzystuje działanie ujemnych temperatur na skórę. Zabieg wykonuje się za pomocą aparatu z sondą uwalniającą temperaturę od minus 10 do minus 18 stopni. Gwałtowny jest tutaj cryolift firmy Filorga. Gwałtowne oziębienie skóry powoduje poprawę mikrokrążenia, odżywienie, dotlenienie komórek tkanek oraz zwiększone działanie substancji aktywnych wprowadzanych do skóry za pomocą tegoż aparatu. Za chwileczkę przejdziemy do zabiegu. Początkowo, aby zwiększyć efekt zabiegu, wykonamy zabieg za pomocą kwasu migdałowego 40%, który może być wykonywany przez cały rok, nie obawiając się promieni słonecznych i działania niekorzystnego promieni słonecznych na skórę. Następnie wykonamy zabieg cryoliftu za pomocą aktywnych żeli NCTF, DNA oraz liftingujących, ujedniających skórę. W pierwszym etapie, aby zwiększyć efektywność zabiegu, wykonamy peeling migdałowy, który spowoduje, że efekty będą lepsze, skóra będzie bardziej rozświetlona, rozpromieniona i substancje aktywne wtłaczane następnie do skóry będą działać lepiej i głębiej penetrować skórę. Wykonujemy zabieg cryolift, który wykorzystuje, tak jak wcześniej wspomniałam, efekty krioterapii oraz działanie substancji aktywnych, które właśnie wprowadzamy do skóry. Nagłe oziębienie skóry poprawia mikrokrążenie, depina, ujedynia skórę i zwiększa przypuszczalność tych substancji aktywnych. Skóra odzyskuje blask, jędrność, świetnie ujedynia policzki, podnosi skórę i owal twarzy, likwiduje chomiki, jeżeli się oczywiście pojawiają, ponieważ tutaj dziewczyna jest przepiękna, młoda, więc jeszcze tego problemu nie ma. Natomiast doskonale nadaje się na problem opadających policzków, chomików. Doskonale również nadaje się do ujędrnienia skóry biustu, zwłaszcza po ciąży, po karmieniu, do ujędrniania również opadających skóry ramion. Zaczynamy zabieg zawsze od temperatury minus 10 stopni. Następnie przejdziemy do temperatury takiej optymalnej, najniższej, którą można uzyskać dzięki tej aparaturze do minus 18 stopni. Im niższa temperatura, tym lepszy efekt zabiegu. W związku z tym, że efekty właśnie tej krioterapii są lepsze. I mikrokrążenie jest bardziej pobudzane. Skóra jest ujędrniona po zabiegu, napięta, pełna blasku i młodzieńczej aktywności. Bardzo przyjemne to jest. Taka ulga do skóry, wydaje mi się. Przynajmniej ja to odczuwam. Wydaje mi się, że super w ogóle zabieg w takim okresie letnim, żeby w ogóle taką ulgę przynieść skórze poprzez chłód. Pracując w okolicy oka, możemy radzić sobie z obrzękami tej okolicy, opuchnięciami oka oraz kurzymi łapkami.
czuliście w trakcie zabiegu? Bardzo przyjemne. Ja odczuwam lekkie chłodzenie, mimo tego, że głowica jest, tak jak powiedziała pani doktor, dosyć na maksymalnych parametrach, ale jest to bardzo takie kojące dla mojej skóry. Czuję taki relaks. Czy czuje pani, że ta skóra faktycznie się napina? Czuję takie jakby delikatne ściąganie, w szczególności właśnie w okolicy oczu, w okolicy ust, takie jakby ściąganie, ale jakby mam wrażenie takiego nawodnienia też skóry. Pociągając głowicę do góry, wykonując ruch wzdłuż buchwy, do góry, w okolicy zaduszną, prowokujemy też taki efekt liftingujący. Czyli przed większym wyjściem, tak. Przed jakimś bankietem, jest to świetny zabieg przygotowujący tą skórę, tak, na przykład tak, do makijażu, tak żeby ta skóra wyglądała tak, no, idealnie. Świeżo, rozświetlona. Zresztą zobaczyłam po zabiegu, ale powinniśmy uzyskać efekt nagryżonej skóry. Czyli pani nie muszą się bać jakby tego zabiegu bezpośrednio, na przykład przed pójściem na makijaż? Absolutnie nie, wręcz jest to wskazane. Dla osoby pracującej, wykonującej makijaż też będzie dobra baza i podkład, ponieważ ta skóra będzie bardzo mocno napięta i zliftingowana. Zresztą okolica powiek, okolica żuchwy, owal twarzy będzie. Czyli idealny taki zabieg bankietowy. Tak. Albo jako zabieg bankietowy, albo możemy też ten zabieg wykonywać w serii. Czyli możemy wykonywać kilka zabiegów raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, jako taka terapia przeciwstarzeniowa, ujędrniająca, umacniająca skórę. Rozumiem. To dobra metoda dla osób, które nie chcą bądź nie mogą wykonywać zabiegu za pomocą iniekcji, czyli użycie igły. Na przykład jest to też bardzo dobry zabieg dla osób, dla kobiet też w ciąży, dla mam karmiących, ponieważ tutaj w żaden sposób nie działamy drażniąco na skórę, czyli w żaden sposób nie szkodzimy mamie czy przyszłej matce. Zabiegu zakończyliśmy pracę z aparatem Cryolift z produktami firmy Filorga. Nakładamy krem pozabiegowy, silnie regenerujący skórę, odżywiający i utrzymujący skórę. Pacjentka, jak się czuje pacjentka? Czuję, że moja skóra jest taka bardzo silnie nawilżona, napięta. Mam bardzo takie przyjemne odczucia chłodzenia
i odczuwam to jako łagodzenie skóry. Sam zabieg był dla mnie bardzo przyjemny, powiedziałabym nawet, że relaksujący. Nie było tutaj mowy o żadnych odczuciach bólowych. Skóra odczuła to jako bardzo fajny masaż chłodną głowicą. Myślę, że będzie to teraz fajna baza przed wyjściem, które planuję. I będzie to fajne rozpoczęcie, taka baza pod makijaż taki wieczorowy.